dobry Państwu. Tematem naszej prezentacji są biblioteki specjalistyczne oczami społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej. W dniu 25 lipca 2012 roku wydano zarządzenie rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej, które dotyczyło m.in. zmiany nazw bibliotek wydziałowych na biblioteki specjalistyczne, które zostały połączone w zespół bibliotek specjalistycznych. Było to związane z doprecyzowaniem przynależności bibliotek znajdujących się na wydziałach oraz przyczyniło się do określenia zadań bibliotekarzy dziedzinowych skierowanych na zadania skierowane na usługi informacji naukowej i bibliotecznej. Nałożono na nie obowiązek dokumentowania dorobku naukowego oraz organizację przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku oraz prowadzenie podstron bibliotek specjalistycznych. Celem badania było sprawdzenie jakości usług i ofert bibliotek specjalistycznych, biblioteki jako miejsca, preferencji heurystycznych w poszukiwaniu informacji, sposobu docierania do zasobów elektronicznych biblioteki, formy kontaktu z bibliotekarzem, oczekiwań względem bibliotekarza i cech charakteryzujących bibliotekarza. Nasze badania zostały przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2013 roku we wszystkich bibliotekach specjalistycznych Politechniki Lubelskiej w grupie 529 studentów i 55 pracowników naukowych. Pierwsze pytanie dotyczyło, którą bibliotekę specjalistyczną odwiedza Pan najczęściej, i okazało się, że studenci wskazywali bibliotekę, do której najczęściej gdzieś się uczą, w której studiują i pracują. Swój wybór uzasadniali tym, że biblioteka posiada szeroki zasób literatury zgodnych z zainteresowaniami tematyką studiów, mają tutaj najbliżej, komfortowa lokalizacja, obsługa jest miła i profesjonalna, pomieszczenia biblioteczne są dobrze wyposażone. Na kolejne pytanie, jak często korzysta Pani z usług bibliotek specjalistycznych? Respondenci odwiedzają bibliotekę tutaj najczęściej raz w tygodniu, niestety. Na pytanie trzeciego, w jakich dniach i godzinach korzysta Pani z biblioteki specjalistycznej, wynika, że studenci najczęściej odwiedzają bibliotekę specjalistyczną w środę, w poniedziałek, zaś najrzadziej w sobotę. Pracownicy naukowi natomiast najczęściej w poniedziałek, wtorek, zaś najrzadziej w piątek. Czy Pana zdaniem biblioteka specjalistyczna Politechniki Lubelskiej jest miejscem przyjaznym dla czytelnika? Czytelnicy postrzegają nasze biblioteki specjalistyczne zdecydowanie jako miejsce przyjazne, podkreślając jej walory takie jak komfortowe miejsce do nauki, gdzie jest fachowa obsługa z bogatym księgozbiorem, gdzie jest możliwość skorzystania z internetu, zarówno ze stanowisk komputerowych oraz przy pomocy własnych urządzeń mobilnych. Negatywnym aspektem bibliotek specjalistycznych jest mała przestrzeń i niekiedy brak ciszy. Na pytanie piąte, czy Pani zdaniem liczba stanowisk komputerowych z dostępem do internetu jest wystarczająca? Większość respondentów odpowiadała, że ta ilość jest dobra, znaczy nieznaczna, widziała konieczność doposażenia średnio w każdą bibliotekę do 6 dodatkowych komputerów. Pytanie szóste dotyczyło, czy Pani zdaniem w bibliotece specjalistycznej są potrzebne dodatkowe udogodnienia dla czytelników? W zdecydowanej większości czytelnicy nie widzą potrzeby dodatkowych udogodnień, ale jednak chcieliby większą przestrzeń biblioteczną, więcej miejsc do siedzenia i stolików, kanapy, skanery i większą ilość gniazdek do podłączenia laptopa oraz zgłaszano też bardzo potrzebę miejsc do indywidualnej nauki. W pytaniu siódmym poproszono respondentów o wskazanie źródeł w poszukiwaniu informacji, materiałów pomocnych w pracy naukowej i zajęciach dydaktycznych i tym podobne. Studenci i pracownicy naukowi w pierwszej kolejności sięgają do wyszukiwarek internetowych, wyszukują książki, czasopisma, korzystają z katalogu bibliotecznego i biblioteki cyfrowej. Następnie wyszukują literaturę polecaną przez wykładowców, zwracają się o pomoc do bibliotekarzy. W pytaniu ósmym, skąd najczęściej Pani pozyskuje informacje o zasobach bibliotecznych? Najczęściej ankietowani pozyskują informacje o zasobach naszych bibliotecznych z internetu, z strony domowej Biblioteki Politechniki Lubelskiej, a w dalszej kolejności studenci polegają na pomocy kolegów oraz koleżanek i nauczycieli akademickich. W pytaniu dziewiątym, za pośrednictwem jakich zasobów Biblioteki Politechniki Lubelskiej poszukuje Pani informacji? Studenci korzystają z bogatej oferty Biblioteki Politechniki Lubelskiej w następującej kolejności. Biblioteki cyfrowej, multiwyszukiwarki, e-czytelni, listy czasopism AZ, wyszukiwarki czasopism Infonanet, katalogu bibliotecznego, jako inne wskazali konferencje, warsztaty, szkolenia online.
zaś pracownicy naukowi w pierwszej kolejności korzystają z biblioteki cyfrowej, katalogu bibliotecznego, multiwyszukiwarki, e-czytelni, infony.net, jako inne wskazali konferencje, warsztaty, szkolenia online oraz listę czasopism AZ. W pytaniu 10 według użytkowników katalog biblioteczny dostarcza wyczerpujących informacji. Niewielki procent uważa, że powinny się znaleźć dodatkowo w nim zdjęcia okładek czy spisy treści. Czytelnicy preferują najczęściej bezpośrednią rozmowę z bibliotekarzem oraz kontakt bezpośredni czy za pomocą poczty elektronicznej, zaś najmniej preferowaną formą kontaktu jest komunikator internetowy oraz portale społecznościowe. Od niedawna jest u nas możliwość korzystania z komunikatora internetowego, który został przygotowany przez naszych informatyków i odnotujemy średnio jedno pytanie dziennie. W pytaniu 12 studenci wskazali najbardziej pożądane cechy bibliotekarza w następującej kolejności. Fachowość, kultura osobista, zaangażowanie, znajomość cyfrowych zasobów naukowych, baz, życzliwość w stosunku do czytelników, znajomość księgozbioru, znajomość języków obcych, prezencja, jako inne wskazali szybkość działania, spryt. Dla pracowników naukowych najbardziej pożądaną cechą jest fachowość, kultura osobista, zaangażowanie, znajomość cyfrowych zasobów naukowych, baz, życzliwość dla czytelników, znajomość księgozbioru, znajomość języków obcych, prezencja, jako inne wskazali szybkość działania. W 13 pytaniu studenci chcieliby, aby bibliotekarz przygotował dla nich kompletny wykaz literatury na dany temat oraz wyjaśnił zasady korzystania z katalogu komputerowego, a także wskazał inne źródła informacji oraz przeszkolił z wyszukiwania informacji w bazach. Pracownicy naukowi oczekują wyjaśnienia zasad korzystania z katalogu komputerowego biblioteki, wskazania innych źródeł informacji, a następnie przygotowania kompletnego wykazu literatury na dany temat i szkolenia z baz. Podsumowując, tutaj możemy się odwołać do pierwszego referatu naszej koleżanki, gdzie biblioteka jest tym trzecim miejscem i coraz częściej jest ona wskazywana jako łatwy i szybki dostęp do publikacji dzięki pomocy bibliotekarza, dogodna lokalizacja na terenie wydziału, wygodne miejsce do nauki, można odpocząć, miło spędzić czas, odpowiednia aranżacja pomieszczeń zapewnia komfort pracy, porządek i funkcjonalność. Użytkownikom doskwiera niewielka przestrzeń. W drugiej części naszych badań chcieliśmy zbadać preferencje heurystyczne użytkowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej oraz ich metody docierania do zasobów Biblioteki Politechniki Lubelskiej. Respondenci w poszukiwaniach literatury w pierwszej kolejności przeglądają wyszukiwarki internetowe, następnie korzystają z biblioteki cyfrowej, katalogu bibliotecznego i zwracają się o fachową pomoc do bibliotekarza. Studenci o zasobach bibliotecznych dowiadują się najczęściej z internetu od bibliotekarzy, nauczycieli akademickich, zaś pracownicy naukowi pozyskują informacje ze strony domowej biblioteki od bibliotekarzy oraz innych użytkowników. Najchętniej wykorzystywane przez czytelników narzędzia wyszukiwawcze w Bibliotece Politechniki Lubelskiej to Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej, Multiwyszukiwarka, e-czytelnia, Katalog Biblioteki Politechniki Lubelskiej. Cechy charakteryzujące bibliotekarza. Idealny bibliotekarz to fachowiec z kulturą osobistą, wykazujący znajomość księgozbioru, wykonujący swoją pracę z zaangażowaniem, niekoniecznie wyróżniający się nienaganną prezencją czy znajomością języków obcych. Najważniejsze oczekiwania czytelników wobec bibliotekarza to przygotowanie kompletnego wykazu z literatury na dany temat, wskazanie innych źródeł informacji, wyjaśnienie zasad korzystania z katalogu komputerowego. Dziękujemy za uwagę.